Witajcie na kanale Temat Wrestling. Ja jestem Łukasz, a w tym materiale mam dla was mega wielką niespodziankę. Otóż moim dzisiejszym gościem jest Baba Tunde, czyli jedyny Polak, który aktualnie walczy w WWE i dzięki jego uprzejmości przeprowadziliśmy naprawdę niesamowity wywiad, do którego pierwszej części zapraszam was już teraz. Oglądajcie! Pierwsze pytanie, z kim chciałbyś zmierzyć się w swoim wymarzonym meczu? Jest dużo takich ludzi, ale powiem ci, że jeżeli chodzi o osoby, z którymi chciałem pracować, to po poznaniu już tego, tej bestii, jaką jest ten biznes, przenoszę dalej tutaj swoją domenę, że liczą się ludzie i kontakty z ludźmi, więc chciałbym pracować z ludźmi, z którymi mam dobre relacje i z którymi też już dobrze poznałem. Jest jednym z tych osób, jest Sheamus, jest Europejczykiem, co też jest bliskie mojemu sercu, mieliśmy super kontakt na planie i poza nim, także pierwszą osobą, z którą chciałbym pracować przy jakimś meczu na większym profilu, czy w jakiejś dłuższej storyline byłby Sheamus. W sumie mega spoko sprawa. Ja pamiętam też, że jak była pierwsza gala w Polsce WWE, to Sheamus właśnie chyba był osobą, która najaktywniej wszystko promowała. Także to się potwierdza, że Sheamus jest naprawdę, naprawdę mega spoko gościem. Tak, też widziałem te jego wywiady i generalnie tutaj, jeżeli chodzi o ten biznes, to wielu ludzi myśli, że tutaj jest tylko bierzesz, nie? Są rzeczy, tak jak na przykład Brock, czy to są ludzie, którzy tylko biorą. Nie, to nie jest tak. Tutaj za każdym razem nic więcej musisz dać siebie niż wziąć, bo tylko wtedy to ma sens, a pozytywni ludzie tacy jak on, czy tacy, którzy starają się emanować pozytywną energię, tacy jak ja, wydaje mi się, że osiągnął dużo i dlatego jego wymieniam jako pierwszego i naprawdę jest mega, mega spoko koleś. W sumie mega, mega fajna odpowiedź. Mam też drugie pytanie, które jest ciut podobne, ale nie wiem, czy odpowiedź będzie taka sama. Z którym zawodnikiem chciałbyś stworzyć tag team, a następnie wygrać mistrzostwo tag teamowe? Byłby to Sheamus, czy tym razem może ktoś inny? Tag team. Jest wiele ludzi, z którymi tak chciałbym tagować. Są ludzie, z którymi tak chciałbym tagować, dlatego że jeżeli chodzi o mecze, to byłoby to dla mnie łatwiejsze. Mm-hmm. A są ludzie, którzy, no nie wiem, jest dużo ludzi z NXT, którzy tam też na całkiem innym poziomie, którzy dopiero przyszli do firmy, albo którzy będą, teraz dopiero pierwszy wyszedł pakiet Killera Crossa, który też jest bardzo fajnym kolesiem, więc też nie mam problemu, żeby tagować. Są inni goście, wiesz, innej postury, no, tacy jak Johnny czy Tommaso. To są goście, których psychologia układania meczu, czy budowanie generalnie tej historii, no, jest już też na innym poziomie. Także no, myślę, że to są ludzie, z którymi mogą się pobawić w takim. W sumie spoko. Ja w ogóle zauważyłem, że chyba NXT jest takim najlepszym miejscem, jeżeli chodzi o budowanie drużyn, bo patrząc od początku NXT, to tutaj powstawały naprawdę genialne tag teamy, które potem radziły sobie z kolei świetnie na Raw czy na SmackDown. Powiem ci, że o wiele, tak jak się mówi, że NXT to jest szybka akcja, że jest szybkie tempo. Ja bym powiedział, że to jest coś innego z ważne. Storytelling. Że to opowiadanie historii, które naprawdę liczy się. Ludzie tacy trenerzy jak Matt Bloom czy Terry Taylor są producentami meczów w TV, Takeover, czy też w głównym rosterze. To jest to, co głównie tam wykładają, no, storytelling i jak zrobić, żeby tą historię opowiedzieć w jak najbardziej złożony sposób, ale żeby było jak najłatwiejsze bez blinda. Także tu mi się wydaje, że NXT wygrywa jako marka, dlatego że ma tych ludzi, którzy tam od podstaw budują to. Bo jak trafisz do głównego rostera, no to wiesz, to zaczyna się rozpływać, skraczasz między wrony, zaczynasz krakać tak jak Jony i wszyscy ludzie, którzy tutaj potrafili opowiadać historię, trafiają tam i okazuje się, że robią podobny temat jaki oni tam mają. A w NXT było inaczej, dlatego że mieli kogoś, kto wspierał to ich opowiadanie historii, tak jak Terry Taylor, czy Blum, czy Triple H.
W sumie też słyszałem właśnie nawet takie, nie wiem czy to są prawdziwe komentarze, ale że niektórzy zawodnicy z NXT, chyba to był bodajże Tommaso Ciampa i nawet Johnny Gargano, oni nawet nie chcieli chyba przechodzić do głównego rosteru, woleli zostać w NXT, bo po prostu czuli jakby większą pasję i te historie były fajniejsze, które oni tworzyli. No i o to chodzi, no też wiesz, z jednej strony, tak jak mówię, no tutaj są ludzie, którzy wspierają tą taką kreatywność twoją, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. No niestety w tych innych brandach może okazać się, że możesz nie mieć tyle do powiedzenia. I dlatego ludzie, którzy na pokroju Johnny'ego czy Tommaso, którzy byliby w stanie samodzielnie rozpisać kilka miesięcy telewizji, trafiają tam i no jednak muszą podążać za tym, co było im przekazane. Nie mają tyle do powiedzenia. No. Także mi się wydaje, że dlatego woleliby to zostać. Rozumiem. Wcześniej w sumie wspomniałeś o między innymi Macie Blumie. Chciałem właśnie zapytać się, jeżeli chodzi o trenerów w NXT, powiedzmy osoby, które uczą tych adeptów, nazwijmy to, całej sztuki. Czy jest któryś z trenerów, który jest, że powiem, twoim ulubionym lub taki, który dał ci najwięcej cennych wskazówek czy wytycznych, jak prowadzić twoją postać i jak iść do przodu? Myślę, że każdy takie typowe, w sensie typowe trenerzy w PC mają, każdy ma swoją taką niż, każdy ma swoją taką specjalizację, w której są dobrzy i którzy każdy jest dobry, na przykład dobry. Każdy, na przykład Norma Smiley, bardzo techniczny trener, taki catch wrestling, że jeżeli z nim wejdziesz do ringu i on w przeciągu, wiesz, po 20 minutach okazuje się, że przez 20 minut masz chain wrestling, że walczysz z gościem i nawet nie wiesz, że minął 20 minut, tak? Także jest to bardzo techniczny trener. Jest Scottie Tuhari, który był też bardzo długo moim trenerem, który jest takim bardzo, jego rozrywka jest, sam ta część rozrywki jest bardzo, kładzie nacisk na to. Jest Terry Taylor, który jest moim obecnym trenerem, z którym mam bardzo dobry kontakt i którego wydaje mi się, że muszę postawić na szczycie mojej drabiny, dlatego że to on wytrenował Triple H, on wytrenował Big Show, on wytrenował Kane'a. Są ludzie, którzy pomogli stworzyć ten biznes, tak jak on, którzy po prostu siedzieli za kulisami, o których się nie wie, których się nie słyszy, a dzięki którym biznes wygląda tak, jak wygląda. Bo jakby wyglądał biznes dzisiaj bez Triple H? Wiesz, chodzi. Terry Taylor pomógł go stworzyć, to Terry Taylor go trzymał u siebie w domu, go gościł, bo nie miał nic, tak? A teraz sytuacja się odwróciła i teraz Terry pomaga mu tworzyć markę i głosi słowo, opowiadajmy historię, skupmy się na tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No nie róbmy z tego, wiesz, pokazu trików, tylko zróbmy z tego naprawdę dramę i zróbmy to, że ludzie będą chcieli to oglądać, dlatego że będą zainteresowani historią. No i jest Blum jest głównym trenerem, jest jedynym trenerem w PC, który pracował jako big guy, który pracował jako gigant, z którym ja osobiście mogę, wiesz, Terry, czy Scottie Tuhari, czy Corino, który też jest jednym z moich ulubionych. Są to goście, którzy są super w swoich niszach, ale żaden z nich nigdy nie był, wiesz, ponad dwumetrowcem, nie? Żaden z nich nie nosił 160 kilo. A Blum był duży, Blum dalej, wiesz, miał mecze z czołówką głównego rostera Batistera. On jest takim moim mentorem, jeżeli chodzi o to, jak pracować jako big guy, ale każdy inny trener wnosi co innego do mojej gry. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o storytelling, o details, takie detale, to Terry Taylor. Jeżeli chodzi o entertaining, o jakieś takie facials, o jakieś takie wyrażanie emocji twarzą, czy takie też drobne szczegóły, jeżeli chodzi o rozrywkę, no to Scottie Tuhari. Jeżeli chodzi o opowiadanie, wiesz, długoterminowe tego, to Corino. To jest bardzo złożony proces, którego ja się cieszę, że jestem w stanie uczyć się od najlepszych, ale który zabiera bardzo dużo czasu i dlatego to wszystko tyle trwa. Ale w momencie, kiedy zresztą już zobaczysz niedługo, jak będzie film, to co produkt, który będzie finalnie, osoba czy charakter, który ja będę chciał pokazać światu, jeżeli już dostanę tę szansę, to będzie to dopracowane i nie będzie, wiesz, nie będę musiał spędzić 3 lat
nie wiem, nosząc maskę kozy i zostawać, wiesz, łódź. rozumiem, o co chodzi, ale nie, ja się z tym 100% zgadzam. Czasami naprawdę warto jest popracować dłużej nad wszystkimi umiejętnościami i tak dalej, przejść ten cały proces, ale potem jak się debiutuje, to zrobić naprawdę mega wielki impact i po prostu sprawić, że wszyscy fani na arenie kompletnie szczęka w dół i są mega zaskoczeni, mega podjarani i myślę, że to jest po prostu absolutnie warte tego całego czasu, który trzeba poświęcić, żeby się przygotować. Dokładnie tak jak mówisz i jeszcze jedną rzecz tylko bym dodał, że dla wszystkich, bo to też jest... Nie wiem, mam nadzieję, że to nie brzmi jak takie tłumaczenie się, dlaczego to tyle czasu zajmuje, bo ja super się przy tym bawię i pracuję w firmie, do której jest, wiesz, milionowa kolejka, żeby się dostać, tak? Ja czuję się bardzo szczęśliwy, że to na mnie trafiło, że mogę to robić, to co robię, ale prawda jest taka, że ja byłem w sporcie, sam wiesz, że byłem w sporcie i na wszystkich możliwych poziomach. I tak samo w pracy zawodowej, też robiłem zwykłą pracę, też pracowałem jako ochrona, też od najmniejszego szaraczka do bycia w zarządzie firmy. Znaczy ja robiłem wszystko w życiu. I za każdym razem, jeżeli podchodzisz do wszystkiego, czy do pracy, czy do sportu, jako długoterminowa gra i traktujesz to jako maraton, a nie sprint, osiągniesz sukces. Dlatego, że doceniasz małe, drobne szczegóły, które podnoszą cię do przodu. I tak ja na to patrzę. Jeżeli cokolwiek dzisiaj idę, wyjdę na siłownię, czy wejdę do ringu i będę zajmie się jedna rzecz, która się rozwinie do przodu, to jest to dzień uwieńczony sukcesem. Dlatego, że poszedłem do przodu. Że nie zmarnowałem go i że dalej się rozwijam. Tam w momencie, kiedy dotrzesz do tego debiutu upragnionego, do tego momentu, kiedy to tobie przydzielą ten czas i to poświęcą ten czas i skupi się firma, będziesz gotowy i wtedy zaczniesz wypłacać ten czek. Właśnie mega fajnie to ująłeś. Ja powiem ci szczerze, miałem przygotowane nawet pytanie, które brzmiało, jaka jest rada, którą mógłbyś dać osobom, które marzą o pracy w WWE, a dosłownie idealnie odpowiedziałeś mi w tym momencie na to pytanie. Czyli tak naprawdę patrzeć na to jako długoplanowa inwestycja i wkładać w to maksymalnie dużo serca i wysiłku. Dokładnie. Skupić się trzeba na tym, co najważniejsze. Ja zawsze, jeżeli patrzę na długofalowy, długoterminowy sukces, to nie mogę się zniechęcać jakimiś drobnymi porażkami. Jeżeli mam w zamiarze być na szczycie drabiny, to nie mogę być zniechęcony jakimś drobnym pachołkiem, na który się potknąłem na początku, ucząc się tego. Ja też moim takim to, co działa na moją korzyść, to jest to, że jestem atletyczny. Ja uważam, że jestem atletyczny, bo noszę swoje, wiesz, 150, 160, noszę z dumą i noszę w miarę atletycznie. Bo zawsze robiłem sport i też właśnie, że tyle czasu się zajmuję. Ja grałem 10 lat w futbol, zanim dotarłem do NFL. 10 lat grałem w futbol, zanim dotarłem do jednego momentu w mojej karierze futbolowej, to ludzie powiedzieli, zrobiłeś to, dotarłeś tam, gdzie chciałeś, osiągnąłeś coś. 10 lat futbol grania, gdzie uważałem, że mam sukcesy, ale tylko jeden z tych momentów jest uznany za sukces. W mojej osobiście ocenie nie. Moje osobiście ocenie największym sukcesem było rozpocząć. I tak samo jest teraz w wrestlingu. Jeżeli skupiam się na tym, co jest w przyszłości będzie dla mnie ważne, to te kilka lat, które teraz siedzę na szkiftowanie tego kraftu, to nie jest łatwe. Ja się uczę od zera tego, ja w życiu nigdy tego nie robię. Dlatego korzystam z tego i wydaje mi się, że już się opłaci. To już niestety koniec pierwszej części tego wywiadu, natomiast nie martwcie się, są jeszcze 3 kolejne, które będą publikowane cyklicznie, codziennie, począwszy od dzisiaj. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a także napiszcie pytania, może na niektóre z nich uda się odpowiedzieć podczas kolejnych odcinków. Wielkie dzięki, trzymajcie się, na razie!